Kołdra obciążeniowa ma na celu przede wszystkim oddziaływać na tak zwane deep pressure stimulation, czyli na stymulację głęboką naszego układu nerwowego. Jest to termin naukowy, który oczywiście nie dotyczy tylko kołdr obciążeniowych, tylko jakiegokolwiek docisku, czy jest to przytulanie, czy jest to jakieś zaciskanie, trzymanie się za rękę, za jakąś część ciała, po to, żeby właśnie korzystnie oddziałać na przywspółczulny układ nerwowy, czyli ten układ nerwowy, który odpowiada za nasz odpoczynek, za nasz relaks, powrót do równowagi homeostazy po sytuacji stresowej, jak i też odpowiada za nasze funkcje trawienia między innymi. I kołdry obciążeniowe właśnie poprzez to deep pressure stimulation oddziałują między innymi na tą część układu autonomicznego nerwowego. To, na jakiej zasadzie działają też kołdry obciążeniowe, możemy się tutaj posiłkować zasadą położnych 4 razy C, czyli cicho, ciemno, ciasno, ciepło, czyli ta zasada, na podstawie której powstały beciki i w jaki sposób stymuluje się właściwie układ nerwowy noworodków po to, żeby miały poczucie bezpieczeństwa. I my też jako dorośli ludzie, ponieważ mamy oczywiście zapisane pewne embriologiczne informacje w sobie, jeszcze właśnie z łona matki, to pojęcie ciemno, cicho, ciasno, ciepło jest naszym wspomnieniem z łona matki, gdzie dokładnie tak było. Więc jeśli mamy jakieś narzędzie, które wspomaga te odczucia, to jak najbardziej nasz układ nerwowy się wycisza i przechodzi w tą formułę rest and digest. Ważnym takim oddziaływaniem kołdry obciążeniowej jest oddziaływanie neuroprzekaźnikowe, które zostało częściowo udowodnione. Oddziaływanie głównie na układ serotoninowy. Dzięki temu oddziałujemy między innymi na hormon melatoniny, ponieważ serotonina jest prekursorem melatoniny, a wiemy, że ta jest naszym głównym hormonem sennym, więc rzeczywiście możemy częściowo podejrzewać, że kołdry obciążeniowe będą korzystnie wpływały na nasze funkcje snu. W pierwszym zamyśle kołdry obciążeniowe powstały głównie pod kątem pracy z dziećmi z autyzmem, ponieważ ze względu na tą stymulację w stronę wyrównania układu nerwowego wzrasta między innymi u dzieci z autyzmem poziom chociażby komunikatywności. Natomiast obecnie kołdry obciążeniowe dzięki temu, że weszły szerzej na rynek, są w stanie oddziaływać na szerszą grupę społeczeństwa, które jak wiemy obecnie niestety jest obciążone dużą ilością stresu i nieustannie poszukuje spokoju. Mamy bardzo dużą liczbę osób cierpiących między innymi na zaburzenia lękowe, różnego rodzaju mniej lub bardziej zdiagnozowane, więc zdecydowanie to, w czym kołdry obciążeniowe mogą pomóc, to są właśnie różnego rodzaju zaburzenia lękowe, zarówno jeśli one są rzeczywiście tylko i wyłącznie na podłożu biochemicznym i biomechanicznym, jak i częściowo na podłożu psychoemocjonalnym, bo jedno wpływa na drugie. Badanie było takie szersze nad kołdrami obciążeniowymi przeprowadzone w Karolinska Instytut, w Instytucie Psychiatrii, właśnie z osobami, z pacjentami z zaawansowanymi zaburzeniami lękowymi i rzeczywiście te kołdry obciążeniowe udowodniono, że mogą być bardzo pomocne. Oczywiście nie są jedyną metodą w leczeniu zaburzeń lękowych czy jakichkolwiek zaburzeń na poziomie emocjonalnym czy osobowościowym, natomiast mogą być stosowane jako świetny wspomagacz, też jak najbardziej po prostu w życiu codziennym. Wiele osób zadaje pytania na temat tego, czy mogą pomóc w bezsenności. Otóż póki co badania są niejasne i nie możemy stwierdzić z zapleczem tutaj evidence-based, czy faktycznie kołdry obciążeniowe będą pomagać w bezsenności. Natomiast w wyciszeniu i tak jak wcześniej powiedziałam, stymulacji melatoniny, która jest naszym hormonem snu, jak najbardziej mogą być pomocne.
Musimy też pamiętać jednak, że są pewne przeciwwskazania do używania kołdry obciążeniowej. Głównie są to różnego rodzaju zaburzenia oddychania, bezdech senny i częściowo niektóre zaburzenia kardiowaskularne, więc zawsze warto jest skonsultować stosowanie kołdry obciążeniowej ze swoim specjalistą. Dobieramy ją na podstawie swojej wagi. Generalnie ustalone jest, że powinna ważyć ona około 10% z wagi naszego ciała. Natomiast też jest kwestia, jakie są pewne indywidualne wskazania, które warto skonsultować ze specjalistą oraz do czego jej mamy używać. Ja później Wam zaprezentuję, że jeśli używamy jej nie tylko w trakcie snu, ale na przykład pomocniczo w ciągu dnia, fajnie jest rzeczywiście mieć jeszcze większe obciążenie niż 10% tej wagi, a ja tak stosuję w swoim przypadku i ma wtedy rzeczywiście jeszcze większe działanie uspokajające, przeciwlękowe. Oprócz tego to, co jest bardzo ważne, to tak jak z każdym produktem, jaka jest jakość i tak jak z ciuchami, które powinny oddychać, to niechętnie będziemy nosić ubrania na przykład syntetyczne, z poliestru i tak dalej. Tak samo musimy zwrócić uwagę na to, z jakich materiałów stworzone są rzeczy, pod którymi śpimy, kołdra, poszewki i tak dalej. Ponieważ generalnie powinniśmy spać nago w niskiej temperaturze pomieszczenia, natomiast pod ciepłym nakryciem, zwłaszcza jeśli jesteśmy tak jak u nas w zimnym klimacie, to fajnie, gdybyśmy zwrócili uwagę, żeby faktycznie materiały, które kładziemy na tą nagą skórę, były naturalne i wspomagające po prostu te wszystkie procesy fizjologiczne. Oprócz tego mamy też różne wkłady do kołder na rynku i znowu, jeśli pójdziemy w stronę bardziej naturalnych materiałów, wiadomo, że będzie to bardziej współgrało z naszymi naturalnymi potrzebami ciała. Generalnie, jeśli chodzi o te kołdry, które mamy tutaj, mamy dwa rodzaje, czyli kołdry z pestkami wiśni i mamy drugi rodzaj, to są kołdry z szklanymi kulkami i one rzeczywiście się od siebie różnią. Ja jestem zdecydowanie fanką bardziej pestek wiśni, z tego przede wszystkim powodu, że one dają taki delikatny szum, więc jednym osobom może to przeszkadzać, innym wręcz przeciwnie. Mamy też szeroko opisane w badaniach oddziaływanie właśnie tak zwanego białego szumu. To nie jest dokładnie biały szum, ale rzeczywiście pewne dźwięki mogą na nas też działać bardzo, bardzo relaksacyjnie. Też jeśli chodzi tutaj o te kołdry pod kątem właśnie wkładu, one wtedy mają trochę inną grubość. Te ze szklanych kulek są zdecydowanie cieńsze, więc to też jest kwestia tego, co kto lubi w dotyku. Dla takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa, tego ciasno, fajnie jest rzeczywiście, jeśli mamy coś na sobie grubszego. Natomiast też jest ważne to, żeby sobie zdać sprawę, że nie musimy spać tylko pod tą kołdrą. A ja na co dzień lubię spać pod normalną swoją kołdrą, która jest dość gruba i na to dopiero nałożyć kołdrę obciążeniową. Oczywiście w wersji letniej, jeśli ktoś ma ochotę i jest dla niego za dużo pod kątem warstw i właśnie temperatury, można wtedy sobie spać tylko pod taką kołdrą. Więc wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy i też zdecydowanie musimy zwrócić uwagę, jeśli śpimy z kimś. Więc jeśli partner lub partnerka też ma potrzebę i uważa, że chce sobie zapewnić taką kołdrę obciążeniową do spania w nocy, to musimy zwrócić uwagę, że prawdopodobnie partner lub partnerka są innej wagi, więc powinniśmy mieć inną dobraną kołdrę obciążeniową dla każdej osoby. Lub może być taka sytuacja, gdzie druga osoba nie ma ochoty spać pod kołdrą obciążeniową, więc na to też warto zwrócić uwagę, tak samo jak są już produkowane materace,
które z jednej strony są dostosowane do jednej osoby ze względu właśnie na wagę. Tak samo możemy to zastosować pod kątem kołder obciążeniowych i spania pod nimi w nocy. Tak jak z każdą metodą, którą wprowadzamy do swojego życia, warto wszystko robić stopniowo. Więc generalnie są jak najbardziej osoby, które raz użyją kołdry, już nie będą wyobrażały sobie bez niej życia. Natomiast pod kątem spania przez całą noc może warto rzeczywiście zacząć się przyzwyczajać nawet w trakcie dnia. I to, co zaraz zaprezentuję, będzie użyciem kołdry właśnie w takich sytuacjach, w momentach, kiedy potrzebujemy tej dodatkowej stymulacji i wsparcia naszego układu nerwowego, który możemy stosować w ciągu dnia. I tak samo, jeśli chodzi o spanie w nocy, może warto na przykład jednej nocy najpierw spać z kołdrą, później z niej zrezygnować i po prostu obserwować siebie. To jest zawsze to, co możemy zrobić najlepiej we wspieraniu ogólnie swojego organizmu. Jeden z takich bardziej znanych biohackerów, Rich Roll, mówi między innymi o tym, że od kiedy ma kołdrę obciążeniową, to raz, że nie potrafi bez niej już spać, natomiast rzeczywiście oddziałało to bardzo korzystnie na jego ataki paniki i lęku, więc są osoby, którym faktycznie te kołdry obciążeniowe mogą bardzo wiele wnieść. Też pod takim kątem właśnie nauki zarządzania stresem, nauki różnego rodzaju metod relaksacji. Nie jesteśmy zawsze w stanie w momentach kryzysu usiąść i poddychać lub medytować, więc warto wtedy sobie pomóc różnymi dodatkowymi sposobami, które nie będą od nas wymagały dodatkowego nakładu energii. I kołdra obciążeniowa jest zdecydowanie takim rozwiązaniem, gdzie my nie musimy za bardzo się zastanawiać, co mamy zrobić, żeby się uspokoić i nie musimy przejmować pełnej kontroli, tylko rzeczywiście mamy narzędzie, które jest nas w stanie wspomóc. Pokażę Wam teraz mój ulubiony sposób na wykorzystanie kołdr obciążeniowych i wcale nie jest to wykorzystanie ich w ciągu nocy, choć pod kołdrą obciążeniową jak najbardziej też śpię w nocy, ale jest to sposób na ciężki dzień i wtedy, kiedy zaczynamy być przeładowani ilością obowiązków i pracy, zbliża się popołudnie, a my mamy przed sobą jeszcze jakieś zadania lub wieczorne eventy. I ja wtedy to, co robię, to kładę się na podłodze, oddycham i obkładam się narzędziami, które mam pod ręką. Więc generalnie ważne jest to, żeby to było na podłodze, nie na łóżku, nie na jakimś materacu, żebyśmy mogli się troszkę uziemić. Kładę się na poduszce. Ja generalnie nie jestem gadżeciarą, ale naprawdę bez tej poduszki już nie mogę żyć. Pod nogi podkładam sobie wałek pod kolana, żeby odciążyć odcinek lędźwiowy i już go nie napinać. I przykrywam się nie jedną kołdrą, a dwiema kołdrami. Zacznę od mojej ulubionej z pestkami wiśni. Dlaczego jest moja ulubiona? Bo wydaje taki delikatny dźwięk. Te pestki wiśni wydają taki delikatny szum, który dla jednych może być nieprzyjemny, dla mnie zdecydowanie on wprowadza taki dodatkowy element mocno relaksacyjny, więc najpierw przykrywam się jedną kołdrą, żeby może mieć też dodatkowo więcej jeszcze obciążenia, można w sumie ją złożyć na pół i wykorzystać cały jej ciężar. I wykorzystuję drugą kołdrę obciążeniową. I generalnie tak jak standardowo jest powiedziane, że powinno to być około 10% wagi naszego ciała, to ponieważ mam w domu dwie takie kołdry, obliczyłam, że jeśli się położę pod nimi dwoma, jest to 25% mojej masy ciała. I w takim zastosowaniu właśnie mocno relaksacyjnym, kiedy niekoniecznie może chce nam się
siąść, medytować, skupiać nad jakimiś różnymi metodami relaksacyjnymi. Jest to świetne narzędzie, które nas wspomoże bez dodatkowego nadmiernego myślenia i zużycia energii. Mam dwie kołdry. Ważny element, żeby było ciemno i żeby na chwilę się odpodcować, bo generalnie to, do czego dążę w przeładowanym dniu, żeby złapać trochę oddechu, to jest deprywacja sensoryczna, czyli żeby jak najmniej tych bodźców do mnie dochodziło, czyli ciemno, jest ciasno, a jestem obciążona kołdrą, jest cicho. Ja zazwyczaj sobie odpalam jeszcze swoje ulubione kadzidło, zdecydowanie bez muzyki, bez dźwięków. Kładę obie ręce na brzuchu, z wdechem otwieram jamę brzucha, z wydechem jama brzucha opada, brzuch jest miękki. Dzięki tej pracy do jamy brzucha to, co uzyskuję, to między innymi wyrównanie ciśnień pomiędzy jamami ciała, pomiędzy jamą miednicy brzucha, śródpiersia, klatki piersiowej, gardła i czaszki, co wprowadza dodatkową przestrzeń dla mobilności narządów, które są wewnątrz tych jam ciała. I kolejnym dodatkowym ważnym elementem pod kątem takiego oddziaływania z poziomu biomechaniki na biochemię organizmu, tutaj na układ nerwowy, jest to, że właśnie taki oddech pełnym torem, czyli brzucha dolnożebrowym, górnożebrowym, będzie właściwie stymulował układ przywspółczulny, autonomiczny, nerwowy, czyli dokładnie ten, który odpowiada za odpoczynek oraz za procesy trawienia. Więc polecam, ja się będę relaksować.